Wodni ludzie. Otrzymano nowe talenty. Dobra, świetnie. Aktualnie 3 tylko są. Dobra. Niestety, żeby dobrze mnie miło słychać w tym mikrofonie, to muszę tak siedzieć dziwnie i mnie już... tyłek dosyć boli od siedzenia na tym krześle tak przyciśniętym do biurka. Co by tu rozdać? Srebrnych nie mam. Inteligencja, też nic. W znaki może pójdę. Chociaż jeszcze w ten bym poszedł, ale jeszcze go nie poznałem. O. Tu też mało rozwinąłem. Ale te podstawowe. Tak, okej. Pyk, pyk. Obrażenia sobie zwiększę. I do północy. No. No, jest mrocznie. Jak to na bagnach. Jeszcze deszcz pada, świetnie. Dziadku, ruszaj. Tyłek. No, dźwięki też nie uprzyjemniają całej tej sytuacji związanej z nocą. Dobra, mam nadzieję, że się zjawi ten Wodianoi. O! Chodź tu, dziadzie, ty jesteś tu. Co? Alkohol cię odurzył? Czy fistech? Wojownik Wodianoi. Tylko żebym na przykład nie zginął. Ło, teleportował się. Ryboludzie mają zdolność teleportacji. Ciekawe, co mi zostawił. On mi coś zostawia, ja go zabijam. Silny jest. Ale na szczęście mi nic nie robi. Ich spotkamy dopiero w czwartym akcie, tak na poważnie. Na razie nie ma się co martwić, bo oni tutaj normalnie na bagnach nie występują. Dobra. Łuska Wodianoja. Wodiana znaczy. Dobra, myślałem, że coś fajniejszego będzie. Ale mi zostawił. Alkohol mu dałem, fistech mu dałem. Nie, fistech mu nie dałem, dobra. Jakbym mu dał, to bym dopiero miał fajne rzeczy pewnie. No ale cóż. Taka wymiana tutaj, ta. A, dobra. Wiecie co? Fajnie jest w tej nocy, więc zostanę sobie. Okej. To jest mapa Bagien. Co za dodania tutaj są? Pielgrzymka, krwiożercza roślina, to oddam później. Teraz będę musiał pójść do Zoltana, chyba żeby zakończyć to zadanie, ile dobrze pamiętam. Dobra, więc pójdę jeszcze do kilku miejsc. Zabiję może jakieś echinopsy po drodze, żeby wykonać odpowiednie zadania. Tam są te Bloodingery. To jest taki skrót, którego używałem cały czas. Wejście do jakiejś groty lub jaskini. Aha. Oj. Rzadko zapuszczam się w okolice tej jaskini. To legowisko zdziczałych psów. Zdziczałe psy na bagnach? Tak. Żywią się padliną pozostawioną na moczarach. Nie gardzą też świeżym mięsem. Nocami słyszę ich nawoływania, gdy urządzają stadne łowy. Chyba nie odwiedzę jaskini. A może jednak? Lokalna legenda mówi, że w najgłębszej części pieczary mieścił się grobowiec słynnego wojownika Wranów. Podobno pochowano go ze skarbem. No i właśnie z uwagi na ten skarb bym tam poszedł. Skarbem? O, ludzie plotą, co im ślina na język przyniesie.
Słyszałem kilka wersji opowieści o skarbie i wszystkie były sprzeczne. Poza jednym punktem. Jakim? No takim, że wszyscy śmiałkowie poszukujący skarbu Wrana zginęli. Kim są Wranowie? Raczej kim byli. To rasa, która niemal wyginęła. W gruncie rzeczy nic o nich nie wiem. Nawet tego, czy rzeczywiście gromadzili skarby. Chodźmy dalej. Dobra, ciekawe, Wranowie, nic o nich nie wiem. Ale chętnie wejdę do jaskini. Bo tam są chyba wilki, o ile dobrze pamiętam. A wilki by się przydały, żeby zdobyć z nich skórę. Chyba, że mogę. Chyba, że nie mogę. Na wilki miecz żelazny jest bardzo dobrym. Dziadek ze mną nie wszedł? Ha. No cóż, dobra, jest wilcza skóra. To gitara. Jeszcze 7. Chyba jest ich tutaj wystarczająco dużo. Korytarz. Teraz, jak prowadzi ta jaskinia? A, to sobie tutaj najpierw pójdę, żeby zwiedzić ją. A potem odbiję tam na prawo. Korytarz. Zawalony oczywiście. Puste strasznie te jaskinie. Szkoda. Wow. Nie wiem, czy słychać, ale takie no dźwięki jak w krypcie słychać. Hardkorowe. O, świetnie. Widać tak samo dobrze jak w krypcie kiedyś. Na pewnym odcinku. Kurde, Geralt, wypij eliksir, a nie. Bawisz się w jakieś toporki. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze, że nie zapisałem gry. Spadam. Upiory są dosyć upierdliwe, bo robią uniki. Chyba już walczyłem z nimi, tak, z dwoma naraz w dodatku. I to był właśnie też ten duch tego Wrana, o którym opowiadał dziadek. Zmienię sobie miecz na ten stalowy. I już tam widać nowy kamień, który pozwoli Geraltowi nauczyć się nowego znaku. Nie ma szczątek tego ducha? Dobra. Sarkofag. Okej. Okay. No za dużo tu nie ma. Co to jest? Obrażenia minus 20. No to nie. Obrażenia 8,22. O, panie, to bierzemy. I jak mówiłem, skarb Sefira Isat. Czy coś tam. Coś tam. Cała pierściona. Okej. Okay. Chyba powinny być jeszcze jakieś wilki. Czy może nie? Koniec wilków. Krąg wiszących kamieni. Tu jest wisząca skała. O. I to jest właśnie ten znak, czyli tworzy wokół Geralta taką magiczną barierę, dzięki której jest on nietykalny przez jakąś chwilę. Wystarczającą, aby wypić jakieś eliksirki czy coś.
No. Jeżeli kogoś zaatakuje, to ta bariera oczywiście znika. Jeszcze jedna skóra i chyba nie będzie tutaj tego wilka, da? Tak na złość. Chociaż tu jest jeszcze jakiś tunel. Korytarz. Dobra, jest. No. Zbieraj, Geralt, szczątki. Jest 10 skór. Więc teraz przyda się wrócić do... Wow, a ten skąd się wziął? Teraz będę musiał wrócić do Jean-Pierre'a. I zajrzeć do jego portfela. Nie rymowało się, nie, śmieszne. Co tam jest? Nie wygląda jakby... Jakbym tu był. A co to za gówno? Aha, świetnie. Nic tu nie ma. Ja myślę, że jakiś boss room fight. Room, czy coś innego. No cóż, trzeba będzie się wrócić teraz całą drogę, żeby kontynuować podróż razem z dziadkiem do kapliczki Melitele, która jest zaraz obok. Jeszcze jeden, skąd on się wziął? Ciekawe. Okej. No, skóry mam. Teraz te zarodniki będę musiał ogarnąć, nie wiem skąd. Znaczy z tych echinopsów, nie, ale... Gdzie je znaleźć teraz? No, tutaj. Też jakiś toksyczny gówno tutaj. Jest dziadek? A gdzie dziadek? Pani dziadek. No nie ma dziadka. Szkoda, że nie można tutaj czekać jak w Skyrimie. A Bloodzinger. To jest o tyle uciążliwe, że to wybucha. Gdy się go zabije. Właśnie, i mnie otruł chyba. Nie fajnie. Trzeba sobie wyszkolić odpowiednią umiejętność, aby uniknąć jego wybuchu. Dobra, to są topielce. O, dobra, to będę miał języki. A, chciałem sobie pospać chwilę. A, patrz, dziadzie, ty. O, kolejny. Utopię z tym razem. O, i też nie za dobrze ze zdrowiem. Sobie pomedytuję. Może dziadek przyjdzie. No, dziadka nie widać. Topielce się chowają. W nocy dużo więcej ich. Na to wygląda. Kiedy się grałem, bałem się tu wchodzić. Teraz latam. Wszędzie. Dobra. Gdzie ten dziadek jest? Ile tych języków trzeba było? Nie pamiętam już. Dobra, będę zbierał po kolei wszystkie jak lecą. Nie, muszę wrócić się po dziadkę, bo on tutaj przecież sam nie przyjdzie. Oho. Uh-huh.
Nie ten miecz wziąłem, super. Ale już użyję tego. W sumie trochę Geralt podpakował, więc takie potwory to już nie problem. Po pijaku je rozwalał w pierwszym akcie. Ej, szczątki? Łe. Dupa, kwas tam, nie mogę. Lipa. Świetny, po prostu świetnie. Jeszcze mnóstwo tych utopców po drodze. To jest ta inna droga, ta prawdziwa. Ja szedłem taką alternatywną, szybszą. Ale tu nasrało. No to Bludzingery znowu. Nie chcę z nimi się konfrontować, bo one właśnie wybuchają, jak to się stało niedawno. Ile tych języków? Nie pamiętam, ile on tam chciał. Ile mam? 8. To pewnie jeszcze jeden. Jak wziąłem teraz 9. Dobra, co tam jest? Przypadkiem tam nie jest ta kapliczka? No, dokładnie, tu jest kapliczka. Ja myślałem, że... Właśnie, bo ja taki skrót zrobiłem. Tutaj przeskoczyłem, a trzeba normalnie iść tędy. Więc trochę obskoczyłem inaczej. No i tutaj obok znajduje się pewien obelisk. O, kamera mi się trzęsie. Pewien obelisk, który zwie się Gevrat, tak samo jak jedna z Sefir. I mogę ją tutaj wsadzić. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Posąg przedstawiający trzy różne kobiety. To mi coś przypomina. U stóp widzę chyba coś na kształt ołtarza. Dobra, odprawię sobie... O, mogę się teleportować. Do laboratorium Kalksteina do tego. No, przydatna rzecz. Ale odprawię sobie rytuał magii, a teraz pójdę poszukać dziadka. Gdzie on jest, to ja nie wiem. Do kapliczki już doszedłem. Dobra, walić te utopce. A w sumie to zabiję je, będę miał języki. Już, dziękuję. O, tam jest kolejny obelisk. Otch. Okej. Okay. Ten Bludzinger mnie wkurza. Nie ten miecz. No i znowu mnie zaraził. Ale zabił chyba też utopca. Tam jest kolejny. Chyba mnie zauważył. Wsadzę jeszcze Sefirkę. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. To dobrze, to dobrze. No, sporo ich tych obelisków jest tutaj rozwalonych po całych bagnach. Ja w sumie do tamtego jeszcze pójdę. Ten Tiperat, a to mam. Wsadzę na szybko. Sefira połączyła się z obeliskiem. Ło, ile ich tu jest. Wciąż działają. Trochę poszedłem w złą stronę. Ale dobra. O. Dziwne miejsce. Te olbrzymy wyglądają, jakby zastygły nagle w trakcie wykonywania jakiejś pracy. To musiało stać się dawno temu. To miejsce odwiedzimy jeszcze później.
Tu jest golem, który... No, będzie miał swój udział. Później, ale na razie nie. Na razie chcę wracać do... Do wioski znowu, o, ciało. No nie mogę przeszukać. Kurde, gdzie ten dziadek? Chodził za mną, a teraz go nie ma. Świetnie odwalił. A mógłbym sobie spokojnie pochodzić po tych bagnach, rozstawić te sefiry bez obawy, że on tam gdzieś się zgubił. Bo chcę questa dokonać. Ten omszały obelisk wydaje się starszy niż bagna. Szkoda, że nie rozumiem run, którymi jest ozdobiony. Krasnoludzkie runy, na których jest napisane na pochybę skurwysyną, jak to było w na mieczu Zoltana. Dobra, są ceglarze, oni wrócili tutaj do siebie. A czy dziadek wrócił? Nie wiem, gdzie on jest. Jeżeli nie ma go w wiosce, to ja to pierdzielę i na razie idę gdzie indziej. Może po drodze gdzieś go spotkam. Wszedłem do jaskini i go nie było już. Nie, no nie ma go tutaj. Świetnie, po prostu świetnie. Zaraz, zaraz. Tu chyba są też obeliski jakieś. Właśnie, koło wioski są dwa. Orzesz, tu się schował. Skurwysyn. Tak, żywią się padliną pozostawioną na moczarach. Nie gardzą też świeżym mięsem. Nocami słyszę ich nawoływania, gdy urządzają stadne łowy. Chyba nie odwiedzę jaskini. A może... Dobra, to już słyszałem. Chodź dalej. Chodź za mną dalej, bo... Kurzasz, dziadek. Idziesz czy nie? O co chodzi? Przychodzę w sprawie og... Nareszcie... Mam. Proszę, oto 10 wilczych skór. Doskonale. Tytuł wielkiego łowczego mam już w kieszeni. A jeśli nie, to chyba zostanę najemnikiem. Bywaj. Dobra, zadanie zrobione. Dziadek, chodź no tu. Ej, no on się ruszy czy nie? Nie wiem, coś się popsuło. Ej, dziadek. Skarb, jak? Kim? Skarb, jak? Chodź. No dobra, chodźmy dalej. No, idziesz, 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 czy nie? A, dopchnę go tam. W sumie to niedaleko. A, jeżeli będzie się tak ruszać, to na pewno go nie dopchnę. A poza tym to jest daleko jednak. Enon. Serio, coś się chyba popsuło, nie wiem. Dobra, ja idę. Jak nie będzie iść za mną, to jego problem. Mój też w sumie, bo mam zadanie. Ale dobra. Rozstawię te... Te wszystkie sefiry, jakie mam. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Dobra, tu jest jeszcze jedna. Do rozmieszczenia. Stara droga. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Nie, no ja chcę, żeby on poszedł tutaj ze mną, ale on nie chce iść. Nie wiem, może... poczekam jeden dzień. To przyjdzie. Jeżeli nie, to nie wiem. To lipa. Oj, chyba niedługo zakończę odcinek. Ten drugi. Ten, w który teraz patrzycie. Bo już nie mogę siedzieć na krześle. Tak niewygodnie jest. Muszę sobie kupić jakieś lepsze krzesło. Świetnie, jeszcze deszcz pada.
Po prostu świetnie, na bagnach często pada deszcz. No on nadal tutaj stoi. To zrobię tak. Wczytam grę, może to coś da. Jeżeli nie, to po prostu poczytam w internecie, może też ktoś miał taki problem. Bo niemożliwe, żeby on się tak po prostu zablokował, przecież co? Idziesz, dziadek? Chyba. Skar, jak? Chodźmy.